w najbliższą niedzielę 23 kwietnia, jak co roku w Łukowie, niedziela z folklorem, czyli zespół pieśni tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy zatańczy swojemu miastu, swojej najbardziej oddanej publiczności łukowskiej. Będzie to wielkie wydarzenie, gdyż po raz pierwszy nasze najmłodsze dzieci będą mogły się zaprezentować na scenie, jednocześnie 10 najstarszych zdających w tym roku maturę będzie pożegnanych i to będzie takie ich symboliczne odejście tutaj od naszego zespołu, z naszego zespołu z Łukowa, bo wiadomo, że wszyscy mają zamiar podjąć studia. A ponadto to wydarzenie będzie miało charakter szczególny, gdyż po raz pierwszy, o ile mnie pamięć nie myli, gościnnie zatańczą w nim zespoły inne niż łukowiacy, a tym bardziej jest nam miło, że będą to Polacy z zagranicy, a więc polski zespół Ojcowizna z Wilna oraz polski zespół Kukułeczka z Dyneburga, z Daugapilis na Łotwie, który w Łukowie nie koncertował już od 10 lat, także po 10 latach tutaj przyjadą do nas już jutro raniutko, a w niedzielę tutaj wystąpią. Publiczność obejrzy pełen pakiet naszego zespołu, bo koncert jest bardzo długi. Każda grupa ma 2 albo 3 układy taneczne z różnych regionów, między innymi Krakowiaczka, Podlasie, Rzeszów, Lachy Sądeckie, Tańce Żywieckie, Lubelskie, Kujawiaka z Oberkiem, no i sporo piosenek naszych ludowych. Pewnie nie wymieniłam wszystkich tańców, które będą, ale niech nasza łukowska publiczność przyjdzie i zobaczy sama, co ładnego można na scenie pokazać. Zapraszamy na nasz koncert, który odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia. Nasz koncert odbędzie się w auli w Łukowie. Początek koncertu o godzina 16.